No tak, wiem, wielki sywek. No wiecie, że tak. Dobra, przejdźmy już do nagrywania tego, co trzeba. Czyli do moich wszystkich, tak, nimby i mali. O, ten śmieci, jeden małe, to są śmieci. Nazywa się nisko. O nie, bo tam jest to, żeby poczekajcie, dobra, lepiej. Moje wszystkie. Te. Imagination. Tavern Track. Ten, Skylandery, moje wszystkie Skylandery. Zacznijmy od tego, co było już w ogóle na samym początku. Zaczynamy. Pierwszym moim był ten ptak. I właśnie on coś takiego robił, że stąd się mu takie małe kolce kładły i on tak wystrzeliwał. Tylko nie wiem, gdzie to jest. A tutaj jest. Trzeba było tutaj klikać, żeby coś wystrzelił. Teraz może go opiszę. To jest w ogóle jak wojownik ptak, w ogóle by chciał opisać tą strzelbę, że w ogóle jakaś z trzeciej wojny ptakowej. To jest w ogóle takie niebieskie niedopracowane, z tego albo chodzi powietrze, nie wiem. Dobra, ale mamy pierwsze, pokażmy tutaj, przejdźmy dalej. Tak samo nie pamiętam, jak ten stworek się nazywał. Nie, to nie był dobry, tylko bo to był pierwszy przeciwnik w drugiej grze Skylanders. Może tam pierwszy. Nie pamiętaj. Nie pamiętam. O, robić takiego. Tylko. Wiem, głupia. Tylko zamyka paszczę. No dobra, przejdźmy dalej, bo nic więcej nie ma. Dobra, to też było w tej pierwszej grze Invisimals Skylanders, coś podobnego. To była ryba, kolega mi dał. Pierwszy jeden z trzech. On też strzelał jak ta rybka. Tylko nie wiem, gdzie się na. A tutaj się naciskało. Taki przycisk. Tylko teraz się to jakoś to się zawiesiło. No dobra, przejdźmy dalej. To już taki Invisimals Skylander skalny. Tutaj ma takie przycisk, że jak się go kliknęło, to się mu wszystkie te diamenciki świeciły. Oczywiście trzeba przytrzymać. To najbardziej się świeciło. To. No właśnie, teraz bateria mi się rozładowała. Tutaj się wykręca ją, więc przejdźmy dalej. Dobra, jest jakiś tam najnowszy Skylanders, ale to jest Skylanders Imagination, do tego jeszcze nie mam Macu. Więc nagrywam. Tam, da-da-dam, i gdzieś tam Mike poszedł. A patrzcie, co też mam. No to dobra, i mam jeszcze Morisa i Pokemona i inne. Ale dobra, przejdźmy do Skylandersów. Tutaj nie znam się na imionach, ale ma dwa kryształowe młoty. I to dalej działa, bo to nie ma baterii, ale patrz. Znaczy się to wali tak. Dym! Czekajcie, coś wam szybko zrobię. Ty, nie wiem, co było tajemniczemu, to pask, pask. Pask, pask, pask. No dobra, przejdźmy dalej. Dobra, położę go tutaj. Co teraz? No tak to. Czy jakiś iron, jaki iron, czyli jakiś złoty lewek. On robił takie coś i miał tutaj taką tarczę upierdliwą, która się nie chciała przyczepić. I tutaj się tam klikało, żeby ta tarcza wylatywała. No nie wiem, głupie to było. Dobrze, następny był ten łucznik. Ten łucznik nic nie robił, tylko można było się bawić, że on wyjmuje tą strzałę. A nie, sorry! Robić takiego. Jakby to umiał jeszcze robić. Znaczy to nie idzie. Czekajcie, popenetruję mu plecy. I nic nie ma. No ale przejdźmy dalej. Był taki mały, że tutaj się mu tak sadzały takie żetony pomidorów i tym przyciskiem pomidorem się wystrzeliwiło. No stare czasy, ale dobre czasy. Tutaj jest tych czwartek Invisimali, bo się piąta gra Invisimals. To jest ten ptaszek. Tyle, że jakieś takie skrzydłami, tutaj są koła. Można sobie posymulować, że leci, ale przejdźmy do ostatniego. To jest ten główny, nie znam imienia, ale to jest Pyro? Nie wiem, Spyra. Chyba tak możesz powiedzieć. Bo nie Trigger Happy. Klasyczny żart. Albo chociaż Chaos. No dobra. No tylko takie. Oho, co dalej mówić? Mam tyle tego. A i mam nowego z Maca.